Poczekaj, bo to ładna ryba jest. Gdyby się ściągnie. Nie musisz tego daleko rzucać. Sznuru to ci dosłownie wystarczy tylko tyle. O, robisz coś takiego. Lato to samo. No może trochę dalej, czyli. Też przed siebie, za siebie. Szczytówka wędki lata między godziną powiedzmy 10, 11, a 13, 14. Tak? 11, 13, w ten sposób. Widzisz? Jak trochę rozmachasz, rzucasz przed siebie i puszczasz. Weź złap tą wędkę, prawą rękę. Teraz tak, ten sznur. Teraz tak, najpierw zaczniemy sobie zwijać. Prowadzimy przynętę w ten sposób. Szczytówka nisko wędki, weź drugą rękę. Weź tą skarpetę, załóż na palec. Na ten, wskazujący. Dobra, i teraz tak. Tutaj mieli sznur pod tym palcem. I spokojnie sobie przyciągnij. Tutaj niżej wędka, o tak. Ale nie, puszczaj, żeby on cały zwisał. Tylko patrz, musisz, naszym celem jest coś takiego, żeby generalnie linka nie robiła takiego balona, ona musi być prosto. W związku z tym tutaj przestaw ją i mocno zwijaj, niżej kija i niżej szczytówka. Jeszcze niżej? Tak, i teraz zwijaj, ok? Ale wolniej, dużo wolniej, zwijaj. Bra, nie miałaś, zacnij. Nie ma szyby, ale było branie ewidentnie. Masz szybę, dobra. No, trzymaj ten sznur. Dobra, puść. Musisz się delikatnie puszczać. No. Poczekaj. Jak bardzo mocno ciągnie, to puszczaj sznur. Lewą ręką puszczaj, jak bardzo ciągnie. No i co teraz? Dobra, trochę wyżej musisz wędkę. Jezu. Ale puszczaj, żeby ci nie zerwała zestawu. Jeszcze puszczać? Możesz. I teraz tak. Holujesz wędkę bardziej w ten sposób. Puszczaj. Ja się boję strasznie tego. Wygodniej jest, wiesz co, jeżeli sobie ten sznur wstaw sobie również pod palec wskazujący, gdzie masz tę skarpetę. Dobrze. O tak. Mhm. I jak jest luz, to lewą ręką zbieraj luz po prostu, ściągaj. Lewą ręką. O tak, tak, tak. Jak daję luz, jak mocno szarpie, to musisz jej popuścić. Ale już, tylko teraz tak. Nie możesz całego sznura wrzucić w przelotki. No, napnij! Przepraszam. Musi być cały czas napięta. Nie, już więcej nie zwijaj. Absolutnie więcej nie zwijaj. Przyprowadź mi ją do brzegu, czyli szczytówkę jakbyś kierowała trochę do brzegu. Ja ci ją podbiorę. Puść tego sznura, trochę popuszczaj. No nic, no, ona trochę chodzi. Jak ona mocno, tylko pamiętaj, widzisz końcówkę sznura, nie może wrzucić się w przelotki. I teraz dobrze? Tak. Jak ona mocno szarpie, to pozy. Możesz mocniej trochę ją napiąć, tą wędkę. Nie musisz takiego luzu dawać. Zobacz. Jezu. Bardzo dobrze, widzisz? Dobrze. Bardzo dobrze, jak ona szarpie, to popuszczaj właśnie ten sznur. Dobrze ci idzie, mocniej napinaj tylko wędkę. Widzisz, ona, możesz ją napiąć, spokojnie. Aż tak źle nie jest. Trochę tak stabilniej może, o coś takiego rób, dawaj. Chodź. Nie, trzymaj ją mocniej trochę, o tak. O tak możesz pracować, widzisz? Chodź. Chodź szybko. Teraz jej właśnie musisz puścić. I teraz zwijaj, ściągaj sznur. Ściągaj. Dobra. Chodź ją tutaj troszeczkę mocniej. Bardziej nie możesz po prostu wyżej trochę szczytówkę podnieść, żeby ona do mnie podeszła,
powierzchni wody. Przeciąg? Nie, nie, nie. Czekaj. Albo ściągnij trochę sznuru. Sznura. Jeszcze? Nie? Nie, znaczy tak, 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 chodź, chodź, chodź. Czekaj, nie. To ty musisz ocenić, ty musisz ocenić. Ja nie mogę. Jak za mocno ciągnie, to po prostu puść, ale generalnie chyba nie trzeba. Ładna. Ładna sztuka. Cześć, Rybku. O Jezu, wziął głęboko. Skubana tutaj trochę głęboko wzięła. O, poczekaj, zaraz pójdzie ładnie. No jak, chcesz nią, to może następną jak złowisz. No dobrze. Tą trochę wiesz co pomęczyliśmy, niech ona sobie płynie. Płynie. Ale ważna jest jedna rzecz, nie kładź szczytówki nisko. Godzina 11:13, to jest bardzo istotne. A będę to ci mówię, że... Zobacz jak fajnie. Poczekaj. Jak wyrzucasz to za siebie, musisz chwilę poczekać. To pójdę. Właśnie w ten sposób. Czy jest źle? No to ja teraz trzymam sznur, a ty machę rękę. Ale wolniej! Poczekaj, wolniej. Stój, pójdź. Ale poczekaj, aż to się wyprostuje. To jest bardzo ważne. Bo inaczej nic z tym nie wiem. Teraz już. Wolniej. A jak zacinasz lekko. No ściągaj to. Ściągaj. No to. Nie masz. Jeżeli masz branie, to masz branie. Poczekaj. Zarzuć. Zarzuciłam. Jeszcze raz, to nie jest. Dlaczego? Dobrze, blisko. O mój Boże, ale pamiętam, mówiłem, czy musisz rozmachać. Dobra, jeszcze raz. Teraz musisz wszystko. Jeżeli masz branie, no to rób tak. Ok? Jak będziesz miała branie. Teoretycznie z ręki się powinno zacinać. Patrz, nie możesz mieć luzu. Jak jest, widzisz luz, zwijaj jak najszybciej możesz, żeby tylko wyprostować linkę. Twoim celem jest to, by linka była prosta. Patrz, tak. To powinieneś bardziej tak rękę do przodu i do tyłu przesunąć. Tak, nie pracuj do końca tylko nawigacją, tylko już tak. To nas ktoś tak mój celem. Niech ten, powiedzmy, niech nie pracuj tylko z nawigacją. Ty mówisz w ten sposób, byś tobie odbacił. I teraz daj ściągać, nie chcemy ryby. Dobra, i teraz. Nie kładziesz tej szczytówki za siebie, to no to jak chcesz. A, zerwała się. Miałem branie znowu. Ale wiesz co? Ładne jest. Dawaj, dawaj. Tylko byś miał tutaj bliżej. Dobrze. Chyba nie mam czasu. Chodź, napałem. Normalnie. Dobra, poczekaj. Do wody zjem. Ale widzisz, ona się fajnie odczepiła i no, w zasadzie... mi się podoba tego, bo to jest fajne. No ale zaraz wrócisz do łowienia. Tylko daj mi chociaż złowić parę, żeby po prostu wstyd będzie przed chłopakami.
że sprawy nie zrobiłem. No to, słuchaj, masz tam przecież wędkę. No moja kochana już robi. Robi? Ja przerzuciłam przynętę i czekam, aż się sama ryba tam złowi. Wiesz co, trochę niestety miejsce, w którym łowimy, będzie trochę ciężkie. Czemu? Wiesz co, bo troszeczkę wieje nam w twarz wiatr. Niestety łowienie dla ciebie może być tu troszkę tu ciążliwe, no ale tam nie ma miejsca za bardzo. Jest. Karta. Ujej, ej, ładna, ładna. Nie, zerwała się. Nie. Ale wiesz co, nie wiem, czy to nie jest kwestia tego jednego chłopika, czy on nie... Czy to nie jest kwestia tego mopa, który troszeczkę ma mały haczyk. Ładnie uderzyła. Co? Ładnie uderzyła. Mam ją? Dawaj, ja ją wyciągnę. Dobrze. Czyli złowiła jakąś rybę. No, złowiłam już jedną. Nie już mamy, ile mamy już? To jest czwarta, tak? Tak, no znaczy poczekaj, aż on ci się uda ją złowić. No, uda się. Dobra, kochanie, ale teraz bierzesz wędkę w rękę i idziesz rzucać. Dobrze, poczekaj, teraz będę wyciągać. No dobra, dawaj teraz. Wrzuć ją do wody. Czekaj. Jej nie macać rękami, to nie ma już co potrzeby. No to dobrze, no to działaj. Do góry trochę wędka, zwijaj ją troszeczkę mocniej. Po co? No ale to weź ją do góry. Troszeczkę do góry. Zobacz. To która to już? No ta jest twoja już. Ale to ja daję ciebie to. Nie, tak to się nie liczy. Chciałeś? No, złowiłaś oficjalnie swoją rybkę. Już. Jedną. Tamtą ja złowiłem. Wiesz co, chyba zerwałaś, ale to spoko. Nie szkodzi? Nie lust! Złapałeś rybę. Słuchaj, to weź tą wędkę mi tu przynieś i daj mi tą końcóweczkę, dobra? Tej żyłki. O. Piąta. Kurde, powiem ci, że ta pierwsza, którą złowiłaś, no, to chyba jest jedna z większych była. Tak. Poczekaj, no tak, piąta to będzie. Przyna mu pika. Cieszy. Czy ci jakieś zdjęcie w końcu strzelić z rybą? No dobra. Wiesz co, rzucę, wezmę, tylko ściągnę i ci założę. A może spróbuj sobie chwilę porzucać na tym, słuchaj, na tym stawie. Może tutaj nie złowisz nic, ja wiem, ale po prostu poćwiczysz sobie trochę rzuty i zobaczysz, o co chodzi. Poczekaj. Jezu, ale te ryby tu biorą jak głupie. To dobrze. No dobrze. Tylko chodzi o to, że naprawdę praktycznie co rzucam rybę. Bo tu nie ma co czekać z tymi rybami. Chodź tu szybciej, tu zawody są. Trzeba ciągnąć jeden do drugiego. Ty się możesz z nimi pobawić. Piąta. Gabrysia, ja mam do ciebie propozycję, dobra? I nie mów, ile ryb złowiłem, bo to jest strasznie mylące, dobra? Podaj mi tamte komiderki. Thank you.
Czekaj, siedzi kolejna. Czekaj, poczekaj, poczekaj, wiesz co, ładna rybka. No kurde, ale chodzi. Dobrze, rób swoje, ja ci pomogę. Nie, napnij wędkę, napnij wędkę! Tak, 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 ale nie możesz luzu dać. Spoko. O, dobrze, dobrze. Widzisz, jak fajnie puszczasz linkę? Poczekaj, no właśnie trochę mnie to... O, Matko Boska, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Weź to, musisz trochę... Ale mocniej napnij wędkę, proszę. Dobra. Co, ją za płetwę złapałem, czy... Zobacz, tu jest, złapał. Tak, bo ja swoją zapłetwę złapałem stąd. Czekaj, wiesz co, bo mi to moją będzie dużo łatwiej odczepić. Dobra. No to dobrze. Poczekaj, 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 tu ją rzucę. Swoją wędkę. A nie, musisz ją mocniej do góry. Nie, bo to jest... Zrób to mocniej do góry. Ładna, ładna. Nie chcę tej rybki męczyć. Chodź, chodź, daj ją tutaj. I szybko bierz ją w do ręki. To bierz szybko. Przepraszam. Ale mocniej, mocniej otrzymaj, mocniej, 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 mocniej. Przepraszam. Jezus Maria! Dobra, wiesz co, pójść ją. Kurde, to ja dublet złowiłem. Poczekaj. O Matko Boska, co tu się dzieje? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Szybko leci do wody. Matka Boska, 8. Poczekaj. O, wyłączone. Jesteś pewna? Tak. Uj, w wodzie te ręce. Dobra. Generalnie, jak na razie, bardzo dobrze sprawdzają mi się mopiki. Zawczasu je nagram, ponieważ później może być taka sytuacja, że po prostu wszystko pozrywam. Jak mówię, to się na razie dobrze sprawdza. Spróbuję teraz połowić na tego typu muszki. Podobno to też jest fajna jeziorowa mucha. Zobaczymy, co na to złowię. Dobra. Szybko tutaj za nią. Kurde, ale te ryby tutaj walczą dzisiaj. Ej, ładnie chodzą. Duże te ryby są. Całkiem, całkiem sympatyczne te rybki. O kurde. Uf. Dobra. No i teraz udało się złowić na tą czarną muszkę. Może ci muszkę zmienić, jak chcesz. Nie, to już się zobaczyło, tam robi. To się nie zrobi samo. To się samo zrobiło. Wiesz co, no ja tu teraz dublet złowiłem w taki sam sposób właśnie. Że tak zostawiłem. Masz rybę. Masz rybę! Gabrysia, nie ma już, tylko od razu. Zatnij to! Mówiłam, że się sama robi. Co? Mówiłam, że się sama robi. Zobacz. Dobra, wiesz co, ja już tego nie będę komentować. Jakby... No dawaj, da. No ja się zerwałam przez ciebie. No, ciekawe czemu. Dobra, sama się robiła. Wiesz, ja to zrobiłam, że się samo tak robi. Poczekaj, 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 poczekaj.
No ale być zło... Ale posłuchaj, musisz uważać, bo jak ta ryba ci wciągnie wędkę, to już naprawdę... To jest... Wiesz, to dużo jest pieniędzy. Chociaż zablokuj kołowrotkiem za poręczą. Chociaż. No tak już lepiej, no. Bo wędka tonie. Dobra, chodź. Dobra. Co? Nie. No to widzisz, to ja się będę starać. Chcesz coś do jedzenia albo herbaty? Nie, dziękuję. Kawę? Też nie? Dobrze. Byś złowiła jakąś rybkę, tym ci fotę strzelił. Dobra, czekaj. Która to jest? 14. Teraz sobie założyłem taką czarną muszkę. I na skoczku standardowo jaskrawy blobik. Tutaj z kolei czarny. I standardowo kółeczko łącznikowe. Dobra. Poczekaj, bo to ładna ryba jest. O kurde. O, już taki konkret. Widzisz? A łów jak chcesz. Patrz co mam na kiju normalnie. Ej, naprawdę piękna. No. O kurde, ładnie, ładnie. O kurde, ale klot. Jest. O ja cię, patrz. O kurde! Ty, to się nie zmieści mi w podbieraku! Ale piękny! Poczekaj, wiesz co, tu ja mam miarkę. Ale wielki! O kurde! Ty, jest 55! 55 ma. Kochani, czasami zdarzają się też porażki.
rzucam teraz na taką białą. Generalnie powiem wam szczerze, że zrobiłem tego bloba z tym odrobinką marabuta na końcu i świetnie się sprawdza. Praktycznie ostatnie kilka ryb to złowiłem tylko na tą jedną muchę, ponieważ nie chciałem się przywiązywać drugiej. I tak co rzut dosłownie miałem branie albo rybę, natomiast teraz chcę przetestować po prostu tą białą, bo zrobiłem sobie bardzo duży zestaw różnych muszek. No mopy to klasycznie, no sprawdzały się po prostu fenomenalnie. Ale dobrze sprawdzają, właśnie sprawdzają mi się też te, o, te czarne. Bardzo fajnie, dlatego teraz pomyślałem, że założę taki sam kształt, natomiast kolor biało-zielony. Wyciągnij sobie więcej sznura z kołowrotka. Nie, nie, złap, za sznury ciągnij. Więcej sznura z kołowrotka sobie wyciągnij. Nie rzucić dalej, spróbuj rzucić dalej. Ale skacze. Sobie wziąłem wędeczkę. Jest to wędka na blanku Matagi 662 ksul. Dokładnie wam napiszę to w informacjach pod filmem. Wankisz, cieniutka plecionka. I na samym końcu przywiązałem mopika. Bardzo dobrze mi się sprawdza się pomarańczowy kolor, dlatego po prostu przywiązałem go do fluorokarbonu. Fluorokarbon cinek 60 cm połączony węzłem zderzakowym. I tutaj bez agrawki. Nie chciałbym się już powiązać agrawek. Zobaczę na razie tak. Patrzysz. Znaczy no. Ty tylko patrzysz, jak mi źle idzie. O, jest, 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 jest. Ale fajnie. Ale ta wędeczka pracuje. Elegancko. No taka mała? No daj spokój. Nie denerwuj mnie. No czy się zerwała? Bardzo śmieszne. Jest. Kurde, puściła.
Tylko musisz być trochę cierpliwa, bo to znaczy muszę ci zmienić wszystko. Właśnie one to wiesz co, jak zostawisz im na dnie to czerwono-pomarańczowe coś, to one to gryzą. No tak. To wiesz co, poczekaj, weź podnieś swoją wędkę. I łup, weź sobie połów jeszcze. Tak, jest. Łów. Póki ja się z tą trochę uporam, wiesz? A nie będę jej tutaj tak męczyć. Płyń. Dobra. Ale... pamiętasz, co ci mówiłem? Musisz uważać, żeby tego sznura nie... Daj mi ją. Daj mi ją. Bo wiesz co, będzie ci... O kurde. Poczekaj. Sama to zrób. Umiesz. Poczekaj, kochanie, wiesz co, bo to całkiem ładna rybka. Taka sympat przyjemna. Co ty robisz? Ty, może ci... Normalnie, co tu się dzieje? Tak jeździ. Magnita, pięknie. Dobra, pamiętam. Dobra, to łów. I pięknie. Rzuć jeszcze raz tak. Ale i dłuższa przerwa z tyłu. Mocno, mocno do tyłu i zostaw teraz. Jeszcze raz. Stój teraz. Mówiłem ci. O Jezu. Gdybyś się ściągnij szybko. Ściągnij, tak, szybko, bo się tu na pewno spłączamy. Dobra, już możesz rzucać. A może z tą rybką chcesz wodę? Dobra, koniec. Poszła. Do góry kijek. Jest. Ósma ryba. To wiesz, ósma ryba. No doskonale. Chodź rybko, chodź. O, dobrze, normalnie. Zobacz, jaka to... To wiesz. Zerwała się. Ale była taka strasznie silna, ja nie mogłam. Trzeba puścić. To puściłam, już na maksa. Nie zerwała by ci. Poczekaj, a co masz? Poczekaj, stój. Już na maksa, zobacz. Patrz. Widzisz to? Kurde, przepraszam. Ale nie przepraszam, nie szkoda rybki tylko. Widzisz taką małą drobnostkę. Już padła. Chodź, zmieniałem zestaw. Kurde, szkoda, bo tam były chyba ładne. O, siedzi. Dobra, weź na chwilę odłóż wędkę. Odłóż ją po prostu. Położyć ją? Nie, dobra, bo chciałem ci tą dać, ale... Mogę ci z tą strzelić fotę? Już złowiłaś taką samą. No tak.